Czy wiesz, czym jest certyfikat analityczny surowca do receptury, gdzie go znajdziemy i jakie informacje zawiera? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Arkadiusz Przybylski, serdecznie zapraszam. Farmakopea Polska 11 podjęła próbę zrewolucjonizowania receptury, zalecając wprowadzenie systemu zarządzania jakością przy sporządzaniu leków robionych. Co to jest ten system zarządzania jakością? To wdrożenie udokumentowanych procedur oraz dokumentacja postępowania zgodnie z tymi właśnie procedurami. Aby lepiej zrozumieć zagadnienie, podam przykład. Sterylizacja butelek z suchym, gorącym powietrzem. Aby w aptece każdy nie robił tego według własnego mniemania, sporządzamy procedurę, którą nazywamy właśnie sterylizacja opakowań szklanych z suchym, gorącym powietrzem. W dokumencie dokładnie opisujemy krok po kroku konieczne do wykonania czynności. Na przykład 1. Kontrola zgodności opakowań z fakturą zakupu. 2. Kontrola jakości towaru i uszkodzeń spowodowanych niewłaściwymi warunkami transportu. 3. Mycie butelek w 1% roztworze detergentu. 4. Dwukrotne płukanie butelek czystą wodą aż do zaniku pienienia. 5. Zabezpieczenie otworów butelek folią aluminiową. 6. Umieszczenie opakowań w sterylizatorze powietrznym. 7. Uruchomienie urządzenia według następujących parametrów. 160 stopni Celsjusza nie krócej niż 2 godziny. 170 stopni Celsjusza nie krócej niż godzinę. 180 stopni Celsjusza nie krócej niż 30 minut. I tak dalej, i tak dalej. Procedurę oczywiście możemy modyfikować i udoskonalać tak, aby była jak najbardziej pomocna i użyteczna. Bo właśnie po to tworzymy procedury, by pomagały nam w pracy, a nie ją utrudniały. Kolejna ważna kwestia. Musimy jeszcze dokumentować przestrzeganie procedur. Czyli przygotowujemy gotowy formularz, gdzie wszystkie te kroki są wyszczególnione i odhaczamy ich wykonanie. Uzupełniamy datę, podpisujemy się i archiwizujemy dokument. Samo wykonanie leku również musi być udokumentowane. Tworzymy w tym celu protokół z wykonania leku robionego, gdzie dokładnie opisujemy zastosowane procedury, a także umieszczamy szczegółową informację o użytych surowcach. A na dowód tego, że użyliśmy surowce wysokiej jakości, do protokołu dołączamy certyfikat analityczny, który możemy pobrać dla konkretnej serii danego surowca. Czym jest zatem ten certyfikat? To dokument, w którym przedstawiono wyniki badań potwierdzających wysoką jakość surowca. Odnajduję na przykład certyfikat dla metronidazolu. Opakowanie 1 gram, seria 190084. Dokonuję tego przy użyciu wygodnej wyszukiwarki na stronie producenta. Mogę wpisać tylko nazwę surowca i znaleźć interesujące mnie opakowanie lub wpisać nazwę i serię. Wtedy odnajdę od razu pożądany produkt. Widzimy, że dla surowca przeprowadzono badanie tożsamości, uwzględniona jest barwa produktu, rozpuszczalność, która wyszła zgodnie z oczekiwaniami. Mamy też informację o ilości zanieczyszczeń, których ilość jest znacznie poniżej ustalonych norm. Jak widzimy, certyfikat to także wiarygodna informacja o rozpuszczalności danego surowca, która może być użyteczna podczas wykonywania leku robionego. Oczywiście znajdą się osoby, które powiedzą, że cały ten system zarządzania jakością to tylko niepotrzebna biurokracja. Biurokracja jest, ale spójrzmy na tę kwestię inaczej. Obecność procedur zapewnia nam powtarzalność produkcji, a przez to powtarzalność jakości. Dobrze opracowane procedury dodatkowo gwarantują, że ta jakość będzie wysoka, a tego oczekujemy my jako farmaceuci i nasi pacjenci.
System zarządzania jakością to także troska o bezpieczeństwo pacjenta. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych niezgodności albo wycofania któregoś ze składników leku magistralnego, jesteśmy w stanie dokładnie odtworzyć procedurę sporządzania leku, a także ustalić, który z pacjentów otrzymał lek z wycofanym surowcem. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Serdecznie zapraszam do oglądania następnych. Do widzenia, do zobaczenia.